Witajcie, kochani. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu właśnie kwiatu. Kwiat medyna. Roślinę tę wypatrzyłam na Festiwalu Roślin w Krakowie. Urzekłam je swoimi pięknymi, grubymi, ciemnymi liśćmi. I spójrzcie na te piękne kwiatostany, które w naturalny sposób, dzień po dniu, cudownie się rozkwitają. Podlewamy ją, moi drodzy, w okresie spoczynku raczej skąpo, jak każdą taką roślinkę. Nawozimy od wiosny do jesieni, raz w tygodniu. W miarę potrzeby przesadzamy ją na przykład co 2-3 lata do większej donicy. Kwiat medyny, kochani, rośnie tylko na Filipinach. W dżungli osiąga on nawet do 2-3 metrów. A Lubi nasze nasłonecznione miejsca o rozproszonym świetle, z tego co wyczytałam, no, musi być dość często podlewana. Uwielbia też zraszanie. Najlepiej w temperaturze takiej pokojowej 20-30 stopni, bo jest to jednak egzotyczna roślina. Trudna w uprawie, no, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Łodygi ma szorstkie, takie kanciaste, podzielone węzłami. Liście są takie grube, jak skóra i bardzo ciemnozielone. Oraz przepięknie puszczające tak swobodnie kwiatostany, które dopiero rozkwitają. Zimą, kochani, ta roślina wymaga 2 miesięcy spoczynku w temperaturze około 16 stopni, co pozwala na prawidłowy rozwój pędów i pąków kwiatowych. Ja teraz zabieram się za przesadzenie i do właśnie tej donicy. Tutaj, kochani, mam jeszcze keramzyt, który dam na skór, ponieważ ta roślina lubi właśnie wilgoć i lubi podłoże takie kwaśnolubne, więc tak sobie to właśnie będziemy działać. Jeżeli macie jakieś informacje, jeżeli macie tą roślinę, ten piękny, cudowny kwiat, tą księżniczkę, jak ja to teraz na nią mówię, u siebie w domach, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie podzielcie się ze mną swoimi komentarzami, uwagami o tej roślinie, będę Wam niezmiernie wdzięczna.
Oto właśnie miejsce docelowe mojego pięknego kwiatu. Mam nadzieję, że będzie tej roślinie tutaj bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówiłam, bardzo lubi zraszanie, podlewanie. Jeśli macie jakieś informacje, chętnie podzielcie się z nimi, ze mną w komentarzach. Na wszystkie odpowiem. Będę wdzięczna za każdą poradę na temat tego ślicznego kwiatu. Subskrybujcie, polubujcie. Pozdrawiam serdecznie.